Cześć, witam Was serdecznie. W tym filmiku dowiecie się, dlaczego warto zapisać dziecko na zajęcia plastyczne. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to idziemy dalej. Zanim jednak przejdziemy do sedna sprawy, to powiem kilka słów na temat formalności zajęć plastycznych. Zajęć plastycznych tak naprawdę jest mnóstwo, są różne kategorie, bo możemy rysować, malować, rzeźbić, lepić, wycinać, modelować itd., itd. A więc w zależności co Twoje dziecko najbardziej lubi, masz mnóstwo technik do wyboru. Dzisiaj skupimy się właśnie na zajęciach z rysowania, powiem, czy warto inwestować właśnie w tego typu zajęcia oraz jakie korzyści płyną właśnie z samego rysowania. Generalnie zajęcia plastyczne prowadzone są indywidualnie albo grupowo. Grupy są różne, od 3 do 10, nawet 15 osób. Czas trwania takich zajęć wynosi około 60 minut właśnie dla mniejszych dzieci, dla starszych 90 bądź 120 minut właśnie na ulepszenie swojego rysunku. W zależności od typu zajęć plastycznych oraz to, w jakiej lokalizacji się znajdujesz, ceny zajęć plastycznych są różne. I tutaj dodam, że jeżeli jesteś z Lublina bądź okolic i chciałbyś zapisać właśnie dziecko na takie zajęcia z rysunku, to zapraszam Cię do kontaktu, napisz do mnie, a ustalimy dogodny dla Ciebie termin. No dobra, i przechodzimy już do konkretów. Dlaczego warto zapisać dziecko na zajęcia plastyczne? Po pierwsze, dziecko rozwija się manualnie, to znaczy ćwiczy swoją rękę, precyzję, co ma ogromny wpływ później w życiu zawodowym. Na zajęciach z rysunku dziecko poznaje barwy, uczy się łączyć kolory, mieszać je, nabywa umiejętności rysowania kompozycji, proporcji, kształtów. Barwy ogromnie wpływają na nasz nastrój, poprawiają nam samopoczucie. Dzięki rysowaniu, dzięki właśnie kolorowaniu różnymi kredkami możemy się odprężyć, zrelaksować, złagodzić swój stres i wyciszyć. Dziecko przede wszystkim rozwija swoją kreatywność, wyobraźnię, przenosi swoje wizje, swoje odczucie myśli na kartkę papieru, kształtuje także swoją wyobraźnię przestrzenną. Takie zajęcia uczą również dziecku stymulować koncentrację, ćwiczyć pamięć, obserwować różne detale, struktury, formy, zapamiętać właśnie szczegóły i przenieść je na kartkę papieru. I podkreślam tutaj także ważną rzecz, że rysowanie daje pewność siebie. U dziecka wzrasta poczucie własnej wartości, jest zadowolone, jest usatysfakcjonowane z tego, że coś osiągnęło, że ma efekt i widzi progres. Po skończonej pracy na pewno dziecko będzie radosne i zadowolone z osiągniętego efektu. Rysowanie uczy także cierpliwości i wytrzymałości. Czasami trudno jest narysować ładny rysunek w ciągu 15 minut. Potrzeba do tego czasu, cierpliwości i na każdym etapie rysunku nie wolno się poddawać. Czy warto więc zainwestować w rozwój dziecka? Oczywiście, że tak. Jeżeli Twoje dziecko lubi rysować, lubi tworzyć i często siedzi w domu z kredkami, ołówkami i kartką papieru, to się nie zastanawiaj, warto zainwestować. Napiszcie do mnie, zapraszam Was do kontaktu i do zajęć plastycznych właśnie w Lublinie. A na koniec mała prośba, jeżeli ten filmik Ci się podobał, to zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi treściami, które dodaję. Mile także widziany komentarz pod filmikiem. Daj znać, czy Twoje dziecko już jest zapisane na takie zajęcia plastyczne, czy jesteś zadowolony bądź zadowolona właśnie z tego, że uczęszcza na tego typu zajęcia. No i to tyle. Dzięki za uwagę, trzymaj się i do następnego. Pa!